Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Drodzy Państwo, czas na audycję Czytać, aby być mądrym. Dzisiaj zaprezentujemy dwie pozycje książkowe. Pierwsza to Helena Pelczar, Zapomniana stygmatyczka. Jest autorstwa księdza doktora Bernarda Jarzębowskiego. To niezwykła historia zapomnianej stygmatyczki. I to, co warto podkreślić, spisana przez naocznych świadków jej życia, a także cierpienia. Świadectwo objawień różnych, które miała ta kobieta, pani Helena Pelczar. To też ważne, trzeba dodać, że książka jest z imprimatur, czyli jest zatwierdzona przez odpowiednie władze kościelne, ponieważ autor, ksiądz Bernard Jarzębowski, nie żyje już, dlatego bardzo serdecznie witamy na antenie wydawcę tej książki, a jest nim pan Marek Woś. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, bardzo mi miło. Panie Marku, dlaczego warto tę książkę wziąć do ręki? Wydaje mi się, że tutaj by trzeba by się odwołać do słów księdza Bernarda Jarzębowskiego, który we wstępie przekonuje nas do pewnej sprawy, mianowicie pisze on, że Polacy mają taką cechę, że bardzo chętnie czczą świętych zagranicznych, ale tych swoich za mało znają. Wymienia wiele postaci ówczesnego świata, które jeszcze nie były kanonizowane ani beatyfikowane, na przykład Annę Katarzynę Emery, Gemmę Galgani, Teresę Neumann i inne stygmatyczki, które cieszyły się dużą popularnością wśród Polaków. I z takim lekkim wyrzutem, nawet takim czasami gorzkim, pisze, że my tak Polacy troszkę z brakiem zaufania podchodzimy do tych naszych świętych. Cudze chwalimy, a swego nie znamy. A tymczasem Helena Pelczar była rzeczywiście postacią niezwykłą. Niezwykłą nie dlatego, że miała stygmaty, ale otaczała ją taka prawdziwa, autentyczna duchowość, pobożność i niesamowite doświadczenia rodzinne już od wczesnej młodości. Jest ona, można powiedzieć, rzeczywiście zapomnianą stygmatyczką, bardzo mało znaną w Polsce, lepiej znaną w Korczynie, w jej rodzinnej wsi, w województwie podkarpackim, jeszcze znaną w jej parafii Cleveland, bo w wieku 25 lat wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych za chlebem i zamieszkała w parafii Jana Kantego w Cleveland. I tam właśnie ksiądz proboszcz Lucjan Stokowski czyni pewne starania, żeby na nowo jej proces beatyfikacyjny uruchomić. Został on zatrzymany niestety po wojnie. Komplet dokumentacji, komplet papierów, dokumentów, które są potrzebne, żeby ten proces trwał, jest cały czas u ojców franciszkanów. Może bym tak powiedział kilka słów naszym słuchaczom Radia Maryja o tej niezwykłej postaci, bo też może wiele osób kojarzy nazwisko Pelczar ze świętym biskupem Józefem Sebastianem Pelczarem. I chociaż jeszcze nie doszliśmy do tego, czy byli bardzo bliskimi krewnymi, to na pewno pochodzili z tej samej miejscowości, z tej samej wioski Korczyna. I Helena urodziła się 46 lat po nim, w 1888 roku. W bardzo biednej rodzinie, jako druga z 8 dzieci. I była to, tak powiedziałem, biedna rodzina, ona cierpiała głodu. Miała niesamowite cierpienia z powodu na przykład chodzenia boso do szkoły i także w zimie brakowało obuwia, co powodowało, że miała na nogach ropiejące rany, ale nie jak dziecko buntowała się, ale jakoś tak z pobożnością podchodziła do tych spraw, ofiarując swoje cierpienia Panu Jezusowi. Jej wygłodzenie, jej bieda była tak wielka, że w szkole mydlała z braku posiłku, z głodu. I wielokrotnie dożywiały ją nauczycielki, koleżanki. Także doczekała się ciężkiej choroby, wrzodu z ropą. Jednak została uzdrowiona w sposób nadzwyczajny po modlitwie do Matki Bożej Starowiejskiej. W 9 roku życia zmarła jej mama. I to oznaczało tylko jedno. Koniec edukacji, początek pracy. Rozpoczęła swoją pracę jako zwykła pasterka. Pracowała na służbie, pasła krowy. Zajmowała się pracami gospodarskimi. I jak wiadomo, pasienie krów polega głównie na tym, że tak troszkę się chodzi po tej łące i jest sporo czasu na modlitwę. I ona szczególnie ukochała dwa nabożeństwa, Drogę Krzyżową i Różaniec. I cały ten wolny czas, kiedy zajmowała się zwierzętami, poświęcała na modlitwę. I tu się zaczyna taka niezwykła historia, bo w 22 roku życia nagle zapadła na dziwną chorobę. Ksiądz Bernard Jarzębowski
ujął tą dziwną chorobę w cudzysłowie, bo nie chodziło o chorobę ciała, lecz nadzwyczajne znaki. Zapadła na 3 dni w śpiączkę, a kiedy obudziła się, powiedziała, że widziała Jezusa, Maryję i była ich obecności w niebie. Miała taką wizję nieba. Wkrótce razem z rodziną wyemigrowała do Ameryki, było to w 1913 roku, do Cleveland. I tam znowu pojawiła się ta dziwna choroba, już w pierwszych dniach po przyjeździe do Ameryki. I zaczęły towarzyszyć krwawe plamy na rękach, nogach, ból w boku. I na początku nie wiedziano do końca, o co chodzi, czy ona choruje. Zawsze jest takie jakieś pytania o to, czy to może sprawa ciała, a nie duszy, czy to sprawa może nie stygmatów, ale jakiejś zwykłej choroby. Ale te wątpliwości rozwiązały kolejne wydarzenia, bo w 1918 roku, w środę popielcową, Helena zaczęła cierpieć potworne katusze. Katusze, tak jak to określił ksiądz Jarzębowski, męki krzyżowej. Otworzyły się stygmaty, które miały długość około 2,5 cm na dłoniach, na stopach, na boku. I Helena napadała takie ekstazy, w czasie których cierpiała wielogodzinną mękę krzyżowania. Było wielu świadków, którzy obserwowali te wydarzenia. To, co jest bardzo ważne może, tymi świadkami były osoby duchowne, księża, siostry zakonne, ale też unikano postronnych, jakichś ciekawskich, także na przykład jej własna siostra nie wiedziała o tym, że ona przeżywa takie cierpienia. Jedynie jej ciotka i kuzyn, którzy zajmowali się podczas tej stygmaty, kiedy ona była nieprzytomna, wiedzieli o tej całej sprawie. A poza tym duchowni i członkinie trzeciego zakonu franciszkańskiego, do którego należała Helena Felczar. Te cierpienia bardzo mocno nasilały się podczas mszy świętej, która miała miejsce w tym samym czasie w kościele w Cleveland. I także kiedy ona uczestniczyła w nabożeństwach, na przykład w Drodze Krzyżowej, którą bardzo ukochała, dochodziło do otwarcia się stygmatów. Ona była strasznie zakłopotana, bo musiała wycierać pokryjomu krew, która zaczynała jej pływać. A później unikawszy świadków dojść do domu. Jednak udawało jej się to i to też wskazuje na tą jej wielką skromność przeżywania cierpienia. Nie szukała jakichś zaszczytów, nie szukała świadków, przeżywała to swoje cierpienie w cichości. Też w 1918 roku otrzymała stygmat ciernia. Miała dużą ranę na czole, ta święta Rita z Kasi i powodowała to niewyobrażalne cierpienia. Wtedy też miała wizję Pana Jezusa, który powiedział jej, że jest ofiarą za grzechy. To nie tylko wizja Pana Jezusa, to też proroctwa. Ksiądz Bernard Jarzębowski tak dosyć precyzyjnie wypisał pewne rzeczy, które stały się udziałem jej wizji. Na przykład wizja bitwy warszawskiej na 2 lata przed nią, której widziała młodego kapłana, który ginie, który idzie na czele żołnierzy, później ginie. Widziała też Maryję, która osłania swoim płaszczem Polskę. I przewidziała, że Polska odzyska niepodległość i też tą bitwę oraz jej zwycięstwo. Miała też takie bardzo bogate przeżycia duchowe, na przykład spotkania z aniołem stróżem, który był jej takim wychowawcą bardzo surowym, który zachęcał jej do podejmowania dalszych praktyk duchowych. Upominał, nawet karcił, także odbywała z nim podróże do czyśćca. Miała wizję tego, jak cierpią ludzie, wiedziała, kto został zbawiony, kto cierpi w czyśćcu, a kto został potępiony. Zdarzyło się przynajmniej raz bilokacja, uczestniczenie w wydarzeniu, które miało miejsce w Watykanie. Przeniosła się duchowo w tym czasie. Później, będąc cały czas w Cleveland, swoją łóżko opisała ze szczegółami, co miało miejsce tam za oceanem. Także jej cechą była zdolność czytania w duszach i modlitwa za grzeszników. Ksiądz Bernard Jarzębowski opisuje taką sytuację, kiedy właśnie Helena Felczar jechała tramwajem w Cleveland, bo pracowała jako służąca, więc przemieszczała się środkami komunikacji miejskiej. I była świadkiem bardzo sprośnej rozmowy chłopaka i dziewczyny. I tak się złożyło, że wzrok Heleny oraz tej dziewczyny krzyżowały się. No i Helena zaczęła cierpieć straszne katusze, które ofiarowała za tę dziewczynę, a ta dziewczyna jakby stała jak sparaliżowana. I później w takiej wizji duchowej widziała, że ona się nawróciła. Jej spojrzenie spowodowało jakiś wstrząs sumienia u tej osoby. W każdym razie Helena, mimo tych bardzo bogatych doświadczeń, prowadziła cały czas życie zwykłej służące w Ameryce i dosyć szybko zmarła w wieku 38 lat. Przewidziała swoją śmierć, zmarła święto świętej Izyty, patronki służących. Też po śmierci doszło do pewnego zaskakującego zdarzenia, mianowicie kiedy Maria została pochowana, zaczęło odwiedzać jej grób coraz więcej Polaków z Polonii zagranicznej
i zaczęli opisywać niezwykłe zdarzenie na grobie. Niektórzy, nie wszyscy, słyszeli piękny śpiew Ave Maria. Doprowadziło to do tego, że miejsce ich pochówku stało się miejscem pielgrzymek i nie tylko prasa katolicka, ale także świecka opisywała ten fenomen. W pewnym momencie zabroniono ludziom wstępu do cmentarza z tej racji, że aż zadeptywano sąsiednie groby. Było tak wielki tłum na jej grobie, że ludzie nie mieściwszy się wchodzili już na inne i niszczyli je niechcący. I Helena Pelczar, tak jak ktoś powiedziała na początku, doczekała się początku procesu beatyfikacyjnego. Zaczęto badać jej święto, zaczęto gromadzić materiały. Prawo zajmowali się franciszkanie z tej racji, że ona była tercjarką franciszkańską. Niestety te wszystkie starania zakończyła II wojna światowa. I do dzisiaj jest ta sprawa zawieszona. Miejmy nadzieję, że dzięki staraniom Kościoła, też naszej modlitwie, coś w tej sprawie się ruszy. Też nie zapominajmy, że zaraz po jej śmierci do parafii w Cleveland przychodziły dziesiątki, setki świadectw od Polaków, którzy tak jak ona wyjechali za chlebem, modląc się o różne sprawy i otrzymywali łaski, modląc się za prawiennictwem Służby Bożej Heleny Pelczar. Panie Marku, może dlatego, wracam do pytania, które pojawiło się na początku, może dlatego trochę mało o niej mowy, ponieważ zmarła poza granicami Polski, gdzieś tam w oddali. Natomiast no, bardzo się cieszę też, że ta książka pojawiła się, że jest dostępna. Mam ją w swoich rękach i chcę powiedzieć, że jest bardzo treściwa w takiej formie skondensowanej, powiedziałbym. Nie jest to jakiś taki przerażający, duży buch, który odstrasza swoim wyglądem, ale jest to książka również w formie takiej bardzo zachęcającej, bardzo konkretne rzeczy, o których pan wspomniał. Konkretne rzeczy, o których też pisze autor, ksiądz Bernard Jarzębowski. Tak. Te przykłady, które też dziękuję, że pan niektóre z nich też przytoczył, ale niech to będzie taką zachętą jedynie do tego, by nasi słuchacze po tę książkę sięgnęli. Dzisiaj też no tak się złożyło, że obchodzimy wspomnienie świętej Gemmy Galgani, tej stygmatyczki, o której też pan wspomniał. Mamy swoją Gemmę Galgani, Helenę Pelczar, tak. Dlatego też zachęcamy do tego, by się zapoznać z sylwetką tej sługi Bożej, by modlić się przez jej wstawiennictwo, również wypraszając u Boga dar beatyfikacji, dar kanonizacji, bo takie przykłady są, pojawiają się oczywiście rzadko w naszej rzeczywistości, ale one są obecne i warto je wydobywać. Panie Marku, bardzo serdecznie dziękuję za prezentację tej książki. Ostatnim może słowem jeszcze powiem, że proszę bardzo. Tak jak ksiądz powiedział, warto zachęcać do modlitwy za ich wstawiennictwem, szczególnie te osoby może, które wyjechały za chlebem, które też są na emigracji, które szukają pracy. Tak jak Helena Pelczar, właśnie pierwsze łaski, które otrzymano, to było dotyczyły pracy na emigracji. Emigrantów wśród Polaków nie brakuje, więc może ona będzie taką dobrą patronką dla nich, no szczególnie. Dziękuję bardzo. Ojcze. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie. Panem Bogiem. Gościliśmy na antenie wydawcę książki, pana Marka Wosia. Przypominam tytuł. Helena Pelczar, zapomniana stygmatyczka. Autor ksiądz dr Bernard Jarzębowski. Zachęcamy naszych czytelników do wzięcia do rąk tej książki, przeczytania jej oczywiście.